Nie ma demokracji bez sektora pozarządowego, bez oddolnej aktywności, bez tego często zaczynającego się od ruchu serca działania dla innych. I dlatego wolontariat to jest sól społeczeństwa obywatelskiego, a społeczeństwo obywatelskie to jest coś niezbędnego dla każdej demokracji. Jesteśmy na trzecim forum wolontariatu Korpusu Solidarności. Jest to przestrzeń do spotkania się partnerów regionalnych i lokalnych Korpusu Solidarności, a także organizatorów i sympatyków wolontariatu. Mamy okazję się spotkać, wymienić dobrymi praktykami. To jest także szansa na to, ażeby te najtrudniejsze formy wolontariatu długoterminowego, systematycznego, gdzie wolontariusze angażują się nie doraźnie, nie jednorazowo, nie akcyjnie, tylko angażują swój czas systematycznie na rzecz jakiegoś celu, żeby je pokazywać publicznie, żeby pokazywać tych pasjonatów, a jednocześnie świetnie działających wolontariuszy. Trzecie Forum Wolontariatu to naprawdę wspaniałe wydarzenie. Cieszę się, że mogłem się tu znaleźć. Wolontariat jest dla mnie bardzo ważny i ważny w życiu, bo pomagam innym, dzielę się tym dobrem, no i uśmiechem dla wszystkich. I z tego się bardzo się cieszę. Pandemia pokazała, że jest bardzo duży potencjał wśród przede wszystkim młodych ludzi w takie zaangażowanie się. Myślę, że również w perspektywie długoterminowej mieliśmy kilkudziesięciu tysięcy wolontariuszy Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów i wielu innych podobnych akcji. Musimy jasno pokazać, że wolontariusz to jest ktoś, kto co najmniej tak samo, a nawet jeszcze lepiej jest traktowany niż tylko i wyłącznie osoby, które zdobywają w tym indywidualnym wymiarze kolejne doświadczenie. I to jest oczywiście, myślę, bardzo dobre miejsce, żeby rozmawiać o tych różnych propozycjach, także bardzo się cieszę, że tutaj możemy się spotkać i na forum wolontariatu tego typu dyskusje prowadzić. Można było wielu rzeczy się nauczyć, bo myślę, że ta metoda warsztatowa jest dobra, jest przede wszystkim bardzo, bardzo skuteczna w przybliżaniu pewnych narzędzi. Cieszę się, że Narodowe Centrum Kultury od wielu lat wspiera ten sektor, w szczególności kiedy przyglądam się małym, średnim i dużym instytucjom. W każdej z tych instytucji są wolontariusze. Ważne jest to, żeby mieli podstawy funkcjonowania, żeby non-stop profesjonalizowali się i żeby również społecznie byli oznani. Oni po prostu tworzą tą swoistą tkankę społeczną, zaangażowaniem, profesjonalizacją i przede wszystkim systematycznym działaniem. To, czego instytucje czasami nie mogą zrobić, wolontariusze i wolontariat świetnie realizuje.